Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie na no, piątej, a właściwie to nawet już szóstej debacie etycznej, która jest organizowana przez CFA Society Poland. A przypomnę tylko dla Państwa, dziękuję w ogóle za przyjście, zaraz przedstawię panelistów, chociaż chyba nie trzeba ich przedstawiać, ale na wszelki wypadek. Ja się nazywam Krzysztof Jajuga, jestem prezesem CFA Society Poland, też staram się uczyć czasem studentów, również etyki takiej finansowej. Natomiast to jest rzeczywiście piąta w cyklu, który zaczęliśmy jakiś czas temu, no pomijając miesiące wakacyjne, no to jest piąty kolejny miesiąc, tak? I pierwsza była taką ogólną debatą o etyce finansowej w ogóle, a następny był już, jak to się teraz mówi, bardziej sfokusowany, takiego zwrotu się używa. To znaczy druga w kolejności bardzo fajna wyszła, no to była debata, audytorzy się pojawili. I rzeczywiście oni tam zaczęli mówić, że nie do końca czasem działania audytorów są etyczne. Czyli taka była nie główna konkluzja, ale tak się pojawiło. Bardzo fajna była debata. Później była trzecia w kolejności debata, no i tutaj troszeczkę to środowisko ubezpieczeniowe, ubezpieczeniowcy, tylko właśnie nie przyszedł z środowiska ubezpieczeniowego, ale byli też fachowcy, którzy się zajmują rynkiem ubezpieczeniowym i też się wypowiadali. Czwarta bardzo taka była owocna, bankowcy. No i teraz jest piąta, czyli rynek kapitałowy ogólnie, czyli rozumiemy, że są to instytucje, każda oczywiście i banki, i ubezpieczyciele działają jakoś tam na rynku kapitałowym, no ale są też instytucje typowe dla rynku kapitałowego. No i po prostu chciałem przedstawić, nie muszę przedstawić, ale jednak pani prezes Ewa Małyszko, PFR TV, pani prezes Agnieszka Surmacka, PKO Finat i w kolejności pan Bartosz Pawłowski, mBank, pan Grzegorz Raupuk, analizy, pan przewodniczący Rafał Mikusiński, KNF, pan Andrzej Nartowski, mówił, żeby go przedstawić jako emeryt, ale znany jest z fundacji, z Izby Dyrektorów i wcześniej jeszcze z różnych innych inicjatyw. Tomasz Prusek, obecnie Fundacja Przyjazny Kraj, Marek Szuszkiewicz, pamiętam jak były... Tak, ale pamiętam, że z tych lat tam był pewien fragment, gdzie no, były inicjatywy również etyczne, idące być może nawet w kierunku pisania jakiegoś podręcznika i tak dalej. Ale to tak przy okazji. Proszę Państwa, no więc może zaczniemy dyskusję. Ja tu mam sporo pytań. Myślę, że Państwo będziecie się wyrywać do odpowiedzi, tak zakładam, ale jeśli nie, to będę wywoływał. No i zaczniemy może od takiego pierwszego pytania, które chyba jest najbardziej ogólnym pytaniem. Chodzi o, z etyką wiąże się wizerunek na pewno, tak? Czyli jak wygląda ten wizerunek rynku kapitałowego, ale nie w naszych oczach, bo w naszych oczach on prawdopodobnie dobrze wygląda, tak? Natomiast w oczach klientów, inwestorów i pracowników. I jak to teraz jest i czy to się zmienia na gorsze, czy się stabilizuje, czy zmienia się na lepsze być może w ostatnim okresie? Jak Państwo uważacie i w ogóle co rozumiecie tutaj, jakie byłyby te główne czynniki czy parametry, nazwijmy to, tego wizerunku rynku kapitałowego? Kto z Państwa chciałby zacząć? Nie ma chętnych? Bardzo proszę, tam mikrofony są także. Dziękuję bardzo. Ja miałem nadzieję, że to będą jakieś wyniki ankiety najpierw podane pod dyskusję, ale nie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Widzimy taki trend, że jeśli chodzi o działania etyczne, regulacje próbują w dużej mierze to czy zapewniać, czy może zastępować, co niestety nie bardzo się udaje, ponieważ nie będzie nigdy dobrego stanu, jeśli chodzi o działalność etyczną i zgodną z prawem, jeżeli w samych instytucjach rynku finansowego i to z samej góry, czyli już kiedyś przywoływane przeze mnie rady nadzorcze i zarządy nie będą dawać po prostu przykładu w swoim działaniu. I rozciągnę to jeszcze tradycyjnie na izby gospodarcze różne branżowe. Jeżeli tam nie będzie woli, to niestety w środowisku, no, w którym działamy, lepiej nie będzie i regulacje na pewno tego nie zastąpią. Wcale nie jest tak, że reprezentując Urząd Nadzoru, ale nie regulatora, nie jesteśmy za wzmaganiem liczby przepisów czy większej liczby regulacji. Niestety tak się dzieje, jak wszyscy wiemy, że pewne wykroczenia czy nieprawidłowości skutkują potem wzmożonymi regulacjami, co niestety nie jest, koniec końców czy ostatecznie nie ma dobrego wpływu na stan całego rynku.
Także ja prowadzę taką pewną krucjatę, czy nasz urząd może prowadzić taką krucjatę i namawia właśnie izby branżowe i środowiska firm, które my nadzorujemy, do większej aktywności we własnym zakresie. Można to nazwać też trochę samooczyszczeniem albo samoregulowaniem. Jakkolwiek to nazwiemy, to może mieć dużo lepszy wpływ i lepsze rezultaty niż regulacje stanowione przez urzędników. Może być kontrowersyjne, ponieważ jestem urzędnikiem, natomiast pracowałem po drugiej stronie i myślę, że taka jest zresztą odczucie też znacznej części środowiska. Bardzo proszę. To ja może nawiązując tutaj do sugestii pana przewodniczącego, że nie ma wyników ankiety. O taką ankietę się pokusiliśmy. Tutaj PKO Finat we współpracy z CFA zrobił taką krótką ankietę wśród studentów. To są oczywiście młodzi ludzie, którzy trochę inaczej pewnie niż my, którzy funkcjonujemy na rynku od wielu, wielu lat, postrzegają ten rynek. Tam były trzy proste pytania zadane do studentów. Pierwsze pytanie dotyczyło zaufania, czyli które instytucje są twoim zdaniem najbardziej godne zaufania. No i były podane przykłady, to były banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, giełdy kryptowalutowe oraz globalne startupy finansowe. Z tych wszystkich instytucji, które były wymienione, największym zaufaniem wśród tych młodych ludzi cieszą się banki, bo to jest ponad 56% osób opowiedziało się właśnie za zaufaniem kierowanym w kierunku do banków, co chyba jakoś tak mocno też nas nie dziwi, bo jednak banki też się kojarzą stricte z taką instytucją zaufania. Natomiast jeżeli chodzi o same fundusze inwestycyjne, no to tutaj sytuacja już nie przedstawia się tak dobrze, ponieważ tylko 18% respondentów wskazało na fundusze inwestycyjne właśnie jako te instytucje godne zaufania. Firmy ubezpieczeniowe 24%, jakieś znikome procenty zostały przyznane giełdom kryptowalutowym i właściwie giełdy kryptowalutowe oscylowały wokół zera, a globalne startupy finansowe to był niewiele ponad 0,2% osób właściwie zadeklarowało zaufanie w stosunku do tych podmiotów. Kolejne pytanie też w jakiś sposób nawiązuje do tych kwestii związanych z zaufaniem do rynku kapitałowego, ponieważ było pytanie dotyczące sposobu budowania majątku osobistego i który sposób wydaje się respondentom najbardziej skuteczny. No i tutaj wśród wymienionych sposobów najbardziej skutecznym, najlepszym sposobem okazało się osobiste, długoterminowe inwestowanie w akcje i inne instrumenty finansowe, czyli jednak poleganie na swoich umiejętnościach, swojej intuicji. Co ciekawe, szanowni państwo, tu jest tak, że było pytanie, czy była odpowiedź sugerowana, że powierzenie środków znajomemu, który się na tym zna, uwaga, ile osób zadeklarowało taką możliwość? Zero. To też jest dość ciekawy wynik. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to tutaj wynik 30%, czyli 30% z respondentów powierzyłoby te środki funduszom inwestycyjnym. No i ostatnie pytanie, w jaki sposób najlepiej przekonywać Polaków do długoterminowego inwestowania. Okazuje się, że takie kampanie medialne, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w nowoczesnych środkach, elektronicznych środkach przekazu, one nie są najbardziej popularne, czy to nie jest najlepsze źródło przekazywania informacji zdaniem młodych ludzi, ponieważ tylko 14% respondentów uznało te media jako takie najlepsze środki do przekazywania informacji. Natomiast chyba najwięcej osób wypowiedziało się za tym, że są potrzebne nowe, niestosowane dotąd metody. To właściwie pytanie do nas, co może się kryć pod tymi nowymi i niestosowanymi dotąd metodami. Także jak widać, to postrzeganie rynku przez młodych ludzi, wydaje się, że ono się niewiele różni właściwie od tego, jak my postrzegamy, czy jakie mamy przekonanie o tym postrzeganiu, że
ludzie odnoszą się właśnie do rynku kapitałowego, czy też do inwestowania poprzez instrumenty dostępne na rynku kapitałowym, to niewiele odbiega. Ja chciałem tylko właśnie uzupełnić, bo rzeczywiście taka ankieta była zrobiona, nawet ona była przedstawiona bankowcom, którzy byli zadowoleni z tych wyników. To, co pani powiedziała, że te, być może te wyniki są podobne do naszego postrzegania, tylko ta próba, która była, była to czołówka studencka, jeśli można powiedzieć. To było w czasie konferencji CFA Talent Conference, co byli ci najlepsi z uczelni, którzy przyjechali, no jakby się trochę douczyć z wyceny marek i tak dalej, i tak dalej. I przy tej okazji właśnie były te trzy pytania zadane. I rzeczywiście, no tak to wyszło tam, znaczy ja... Wtedy już zacznie rozmawialiśmy, że to może trochę optymistycznie te wyniki wyglądają, natomiast może jakby tak popatrzył na całe środowisko, to może aż tak dobrze z tym by nie było. Także no, ale myślę, że rzeczywiście jest pewna czołówka tej młodzieży, nazwijmy to młodzieży, która by chciała, żeby to dobrze wyglądało, zwłaszcza mnie to pytanie, czy ta odpowiedź na to długoterminowe oszczędzanie, to dla mnie to było trochę też zaskakujące. Tylko daje to na karb tej próby, która była taką próbą troszkę lepszą, bo jednak większość chyba to są krótkoterminowcy, tak bym powiedział. Także bardzo, przepraszam ten trend, ale to a propos tej ankiety. Ja myślę, że taka dobra ocena dla banków, no to między innymi też wynika z tego, że banki w Polsce są bardzo nowoczesne, zdigitalizowane i młode pokolenie po prostu bardzo pozytywnie to ocenia, więc to jest ten pryzmat i ten dodatkowy element. Natomiast no, myśląc, jakie jeszcze dodatkowe metody, to tak patrząc, że po drugiej stronie mamy gaming, może warto by było rozpisać jakąś grę, która właśnie jest związana z inwestycjami i będzie można się uczyć poprzez zabawę, bo patrząc z punktu widzenia, kiedy najbardziej efektywnie, ucząc, jeżeli mamy formę, gdzie bawimy się przy tym dobrze i jednocześnie poznajemy nowe rozwiązania, więc może ktoś się odważy i stworzy jakąś fajną grę inwestycyjną, która będzie właśnie powszechnie stosowana i będzie się cieszyła popularnością. To jest super pomysł i to chyba trzeba zrobić, ale ja jeszcze wrócę do tych wyników ankiety. Jako przedstawiciel banku ja rozumiem, że tutaj powiedzieliście, że banki są dobrze oceniane, natomiast jak ja usłyszałem, że 50% osób ufa bankom, no to jest katastrofalny wynik. Znaczy, bo to cieszę się, że to jest jak najwięcej, ale wśród, jak pan profesor powiedział, ludzi, którzy dobrze wiedzą, powinni wiedzieć, jak rynek finansowy działa, no to banki powinny być dużo wyżej, bo pomyślmy sobie, tak, jeżeli 50%, załóżmy, że to jest reprezentatywne na chwilę, jeżeli połowa społeczeństwa przychodząc do banku czuje nieufność, no to nie ma w ogóle o niczym rozmowy, tak? Już nawet najlepsze sposoby długoterminowego inwestowania nie zadziałają, no bo tego zaufania nie ma. No i też potem było fundusze inwestycyjne, tak, 30% tylko osób by chciało. To akurat ta odpowiedź, że znajomemu nie powierzysz środków, to jest super odpowiedź, bo chyba to jest nielegalne, żeby tak komuś zarządzać bez licencji, ale jakby problemem jest to, że, no nie oszukujmy się, kto w Polsce przez ostatnie kilkanaście, dziesiąt lat zarobił pieniądze na rynku kapitałowym wśród takich inwestorów indywidualnych. I jest ich bardzo, ale to bardzo niewiele. I to nie tylko wynika z faktu, że polska giełda nie partycypowała we wzrostach na tego, co było na świecie. Wynika to z faktu, nie wiem, no proszę sobie przyjrzeć fundusze inwestycyjne, które rozpoczęły swoją działalność w latach 90., gdzie opłaty za zarządzanie były po 6-7% w sumie. No to jak to pobić, tak? Jeszcze teraz ostatnie kilka lat, no to była, może afera to dużo powiedziane, ale dla takiego statystycznego oglądacza prasy branżowej, no tutaj ktoś w więzieniu, tu jakiś fundusz zawiesił umorzenia, tutaj coś traciło i tak dalej, więc my nie oszukujmy się, że jesteśmy w bardzo złym punkcie pod kątem postrzegania tej branży i to też z punktu widzenia etycznego i wydaje mi się, że akurat ten pomysł z grą komputerową moim zdaniem jest rewelacyjny, tak aż mi głupio, że na niego nie wpadłem, bo jest świetny, ale problem chyba będzie trochę bardziej długofalowy, bo teraz my mimo wszystko pracujemy na rynku kapitałowym po to, żeby trochę pieniędzy tym klientom i też sobie zarobić i to jeszcze dużo wody upłynie w Wiśle, zanim ludzie zrozumieją, że inwestowanie to może być powtarzalność, że to czasem są spadki, ale w długim okresie to się opłaca i tutaj chyba poza grą komputerową jakichś takich krótkich, krótkoterminowych fiksów szybkich, to na razie chyba nie mamy. Tak pesymistycznie na początek, ale chyba
miarodajne. Ja jeżeli można, to chciałam dodać, że 56% to jest bardzo dobry wynik dla banków, bo jeżeli popatrzymy na raport Edelmana, który był zrobiony i było 9 branż, to niestety bankowość była na ostatnim, tak, nawet branża rozrywkowa była dużo lepiej oceniana i też tak zwana branża Digelgeist, czyli cała motoryzacja już odrobiła to, co straciła, a jednak mimo wszystko od kryzysu ostatniego, który był tego globalnego, banki nie odrobiły, więc mamy jeszcze naprawdę dużo do zrobienia, do odbudowania zaufania i tak naprawdę dobrej reputacji na rynku. Ja przepraszam, ja chciałem tylko uzupełnić co do tych 50%, bo oni mieli do wyboru 5 możliwości, czy tam ile, i te 50%, to jest 50% wybrało z tych 5 możliwości, że to są banki, a nie fundusze inwestycyjne. Czyli to nie jest tak, że 50% grona studenckiego ufa bankom, tylko 50, tylko przy takim porównaniu 50%, czy tam ile było osób, wybrało, że banki tak, a nie fundusze inwestycyjne. Tak, to był test jednokrotnego, znaczy test, pytanie, kryptowaluty były tam, miały, i to właściwie, no dobrze o nich świadczy, 2% chyba raptem, czyli 2% osób uznało, że te kryptowaluty, czy giełdy, przepraszam, nie kryptowaluty, tylko giełdy kryptowaluty, to takie uzupełnienie do tych wyników, żeby nie, raz nie cieszyć się z tych 50, dwa nie martwić tym 50, bo to tylko było pokazanie na tle innych instytucji. No to nawiązanie do tych banków, bo ja myślę, że gdyby zadać pytanie albo rozbić działalność bankową na to, co jest gwarancją przechowywaniem depozytów, to tam rzeczywiście dzięki bankowemu funduszowi gwarancyjnemu i tej gwarancjom, które banki dają, rzeczywiście to zaufanie musi być wysokie, bo rzeczywiście one coś gwarantują. Natomiast ta pozostała część działalności bankowej, bliżej związana nie z kredytami, bo akurat tutaj też jest pewien kłopot, ale z rynkiem kapitałowym, okazałoby się, że te banki mogłyby być zupełnie jeszcze postrzegane. Jeżeli byśmy tego rozbili, ich działalność na te dwie, na tą bankowość inwestycyjną, bankowość depozytową, to okazałoby się, że ten obraz banków jest, no, można powiedzieć, dramatyczny. I skoro się postawimy nad bankami, to warto o tym wspomnieć. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, może jeszcze tylko najstarsi górale pamiętają, że kiedyś przed laty 20 paru zainicjowałem nagrody dla instytucji finansowych za innowacje przyjazne społeczeństwu, korzystne dla budżetów gospodarstw domowych. Początkowo to potraktowałem jako swoistą zabawę, ale kiedy do tej zabawy dołączył profesor Balcerowicz, profesor Antoni Antecki, później profesor Marek Belka, profesor Hanna Gronkiewicz-Walc, profesor Małgorzata Zaleska, no kwiat polskiej finansjery, traktowaliśmy to już bardzo poważnie. I te nagrody, które nie miały żadnej postaci finansowej, zyskały sobie duży mir na rynku, dopóki było co nagradzać, dopóki widzieliśmy na rynku inicjatywy instytucji finansowych przyjazne społeczeństwu, a potem opuściliśmy ręce i skończyła się zabawa w te nagrody. Więc można się oczywiście spierać, jak z tą szklanką, czy jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, czy jest 50% wskaźnik zaufania do banków, czy nie ma 50% zaufania do banków. Ale ja uważam, że nie można wyrwać rynku kapitałowego z pewnego całokształtu, w którym żyjemy, z naszego społeczeństwa. Oczywiście ekonomiści żyją wskaźnikiem PKB i mają się dobrze, bo ten wskaźnik im tam rośnie, a ja jestem zwolennikiem innego wskaźnika. Wskaźnika zaufania krajowego netto zamiast produktu krajowego brutto. I słyszę, no ale słuchaj, tego zaufania krajowego netto nie da się wyliczyć precyzyjnie. Ja mam wątpliwości, czy PKB da się wyliczyć precyzyjnie. Natomiast wiem, że bez wyliczania, że owo zaufanie netto, krajowe, zaufanie krajowe na to spada nam gwałtownie. I to dotyczy także instytucji finansowych. I nie dlatego, że tam wśród nich znajdą się czarne owce. Ponad pół roku temu robiłem raport na temat Get Back i Corporate Governance. I nie o to chodzi, że widziałem w tym Get Backu bardzo dużo nieprawidłowości. Ogromnie dużo nieprawidłowości w zarządzie, w
u prezesa, w Radzie Nadzorczej, która raz na pół roku podpisywała protokoły z posiedzeń, o których już dawno zapomniano, co na nich mówiono i co przyjmowano, jakie uchwały. Ale przyjąłem zarazem, sformułowałem kilkadziesiąt zaleceń, które należałoby przemyśleć, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. I stwierdzam, że nikt się tym nie próbował zainteresować. Że te zalecenia poszły gdzieś obok naszych uszu. I dlatego uważam, że sytuacja jest bardziej krytyczna w sferze etyki rynku kapitałowego niż dotychczasowych głosów by to wynikało. Proszę Państwa, ja mam tę przyjemność, że piszę jako dziennikarz o giełdzie od 92 roku. I widziałem wzloty i upadki etyki na tym rynku. Bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest nic, co jest wypłaszczone. I postawię taką kontrowersyjną tezę, że największe problemy etyczne na rynku mamy wtedy, kiedy rynek, mówiąc kolokwialnie, nie żre. Kiedy nie mamy zysków. Kiedy rynek jest płaski, kiedy łatwiej stracić. Ponieważ wtedy takie sytuacje, kiedy odbierana jest jedna czy druga licencja Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych, czy upada jedna czy druga spółka, one, proszę Państwa, przebijają się w sposób bardzo mocny, także medialnie i do świadomości inwestorów. Nie jest to przykrywane, tak jak w okresie, kiedy zarabiamy, tym, że w miejsce upadłej spółki wchodzi 10 na giełdę. Nie mamy takiej sytuacji. Nie mamy sytuacji, że w miejsce Towarzystwa Funduszy, który traci licencję, wchodzi 2, 3, 4, 5 innych nowych. Wtedy, kiedy, proszę Państwa, mamy dobry rynek, dobrą koniunkturę, wtedy też mamy sytuację naruszenia zasad etycznych, zasad moralnych, zasad corporate governance, ale są one w dużej mierze w odbiorze społecznym, a jednak odbiór społeczny w dużej mierze determinuje to, jaki kapitał i ile tego kapitału płynie na rynek. Są one w jakiś sposób, można powiedzieć, neutralizowane, ekranizowane. Natomiast w takim odbiorze ludzi młodych, o których tutaj dzisiaj mówimy, wydaje mi się, że to jest szalenie ważny element, aby tym młodym ludziom już na studiach pokazać, gdzie jest, proszę Państwa, granica między dobrem i złem. To jest niezwykle ważne, aby w tym momencie oni się o tym dowiedzieli. Nie wtedy, kiedy będą już w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Oni muszą dowiedzieć się, proszę Państwa, już na studiach. Oni muszą wyjść z pewnym kręgosłupem moralnym i zasadami etycznymi, ponieważ później może być po prostu za późno. Dziękuję. Pan Marek Szuszkiewicz, a później tu mamy... Tak, tak. Krótko jest. Nie, może być dłuższa wypowiedź. Krótki kabel, ale może być dłuższa wypowiedź. Już dajemy radę. Nie, już dajemy, słychać, tak? Brałem już odgłosu. Proszę Państwa, nowoczesna gospodarka, innowacyjna gospodarka, takie mamy ambicje, na pewno wymaga nowoczesnego rynku kapitałowego. Nowoczesny rynek kapitałowy, to ja rozumiem w ten sposób, że jest to rynek płynny, jest to rynek, który zapewnia określone stopy zwrotu przy danym ryzyku inwestorom, instytucjonalnym i indywidualnym. Jest to rynek, na którym mamy jasność regulacji dotyczących przede wszystkim ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, bo dla nich między innymi ten rynek jest stworzony i chronić ich powinniśmy. To również jest budowanie zaufania do tego rynku. To też będzie w drugiej części tego panelu, a zaufanie do rynku jest również związane z etyką zawodową tego rynku. Etyka zawodowa na przestrzeni wielu lat była bardzo różnie postrzegana przez regulatora, przez środowisko. Ja przypomnę, że 22 marca 1991 roku w ustawie Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi mieliśmy wzmiankę o tym, że tworzymy związek zawodowy maklerów papierów wartościowych i określamy im zasady etyki, za które można było stracić licencję. To był poziom ustawowy. Oczywiście po kilku latach stwierdzono, że środowisko samo sobie poradzi z zasadami etyki, samo te zasady etyki ustanowi. No i mamy sytuację, jaką mamy. Dzisiaj, gdybyśmy zadali pytanie, czy rynki są etyczne wszystkie i w każdym zakresie, każdy miałby pewne wątpliwości. Jeden wyżej, drugi niżej by to ocenił, prawda? Trzeba też zwrócić uwagę na jedną rzecz regulacyjną, że dzisiaj tak naprawdę na rynku
kapitałowym nie wszyscy są objęci tymi zasadami etyki. Chociażby przykład Związku Maklerów i Doradców, dlatego że te zasady etyczne dotyczą członków tego związku, a jeżeli nie jesteś członkiem tego związku, bo nie chcesz płacić składek, a nie musisz, bo nie ma obligatoryjności, zasady etyki ci nie obowiązują. Obowiązują cię zasady etyki tak, jakie sobie sam ustalisz, ewentualnie firma, w której pracujesz, bo firmy też te zasady etyki powinny wprowadzać. Także na przestrzeni wieku, na przestrzeni lat, może nie wieków aż, ale bardzo mocno się to zmieniało. Oczywiście starano się te zasady etyki w jakikolwiek sposób unormować. Przypomnę agendę Warsaw City 2010, gdzie oprócz tych bardzo ważnych rzeczy, budowania centrum finansowego, z którego nic nie wyszło, prawda, w końcu Europy Środkowo-Wschodniej, rynek korporacyjnych obligacji, który miał do 90 miliardów wzrosnąć wartościowo i stanowić 8% PKB, średnia europejska to jest 9%, 2,5% gdzieś tak skończono. To są rzeczy, które nie wyszły, ale tam był również punkt bardzo istotny, mówiący o zaufaniu, wzmocnienia tego zaufania do rynku kapitałowego, rozumiany również poprzez raz dobre regulacje, odpowiednie regulacje, bezpieczeństwo tego rynku, jak również zasady etyczne, czyli rozwój, wprowadzenie tych zasad etycznych. Czy to się udało? Trudno na ten temat odpowiedzieć, ale wydaje mi się również, że nie do końca. Kolejna sprawa to 2019 rok, czyli zasady nowe, przedstawione przez rząd, przyjęte strategie rynku, rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Tam również możemy znaleźć pewne odniesienie do stabilności tego rynku, bezpieczeństwa tego rynku. Ja tezę mam jedną. Każde naruszenie przepisów prawa jest naruszeniem zasad etyki, bo będąc etycznym musimy nie możemy naruszać przepisów prawa. Natomiast nie każde naruszenie etyki jest naruszeniem przepisów prawa, w związku z czym cała duża sfera nieobjęta przepisem prawa powinna gdzieś być spisana, wprowadzona, przestrzegana, rozumiana, uczona. Pytanie, jak państwo polskie sobie z tym radzi. Są to zasady moralne, moralnej odpowiedzialności ludzi, którzy biorą pieniądze od inwestorów i moralnie muszą odpowiadać przed społeczeństwem, przed tymi ludźmi, bo finansują się między innymi swoje pensje z tych pieniędzy, nie swoich inwestowania, nie swoich pieniędzy. Także muszą powstać inicjatywy. Takie inicjatywy były, powstawały, chociażby w Komisji Nadzoru Finansowego z panem profesorem Ethics Challenge był pomysł i to zostało wykonane, gdzie uczelnie dostały konkretne zadania do rozwiązania i to była bardzo fajna inicjatywa. Kolejna inicjatywa, nie wiem jak to się skończyła również, bo pan przewodniczący Chrzanowski zgodził się na wydanie publikacji o etyce zawodowej na rynku kapitałowym, gdzie został powołany znamienity zespół pana profesora Jajugę, pana profesora Szambelanczyka zaprosiliśmy do współpracy, pana profesora Rockiego zaprosiliśmy, Rocka, do współpracy. To są wybitni etycy i finansiści roku tutaj, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy. Natomiast ta książka miała być zupełnie inna niż te książki, które do tej pory zostały wydane. Ta książka miała być napisana przez pracowników i przez pomocy instytucji i zaproszonych gości, którzy opiszą case'y, nie teorie, tylko case'y z praktyki wielu lat doświadczenia kontrolerów, nadzorców bankowych, giełdowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, szeroko pojęta etyka z konkretnymi case'ami, tak jak CFA robi, prawda, w swoich publikacjach też jest książka, która Ja bym był zadowolony, gdyby ta, nie wiem jakie są losy tego, ale wydaje mi się, że taka książka jest potrzebna na rynku. Taka książka, pan przewodniczący wydał zgodę na wydrukowanie 1000 sztuk tej książki i rozesłanie tej książki po wszystkich instytucjach na początek. Po wszystkich instytucjach rynku kapitałowego, zrobienie takiego papierka lakmusowego i chcieliśmy, żeby ta książka była takim handbookiem do nauki etyki, do zrozumienia tej etyki na rynku finansowym. Ja wiem, że się rozgadałem, ale bardzo krótko jeszcze jeden przykład chcę powiedzieć. Proszę państwa, w karierze zawodowej, przykład z mojej kariery zawodowej, kontrolera rynku kapitałowego, mieliśmy jeden przypadek taki, że
dziewczyna w punkcie obsługi klienta siedziała, to była dziewczyna w ciąży, dziewczyna zatroskana, prawda, ona, jej zadanie było przyjmowanie, przekazywanie zleceń. Dwóch gości ją namówiła do tego, żeby zrobiła doradztwo inwestycyjne, ona to zrobiła. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że coś robi nielegalnie. Zaczęli ją szantażować. Szantaż polegał na tym, że zaczęła inwestować pieniądze skąd innych inwestorów. Brała te pieniądze, bo szantażowali, że pójdą do komisji, do prokuratury, że ona uwierzyła, że jest dobra. Ona po prostu uwierzyła, bo ją pochwalili, przynieśli czekoladki. Ta kobieta niestety popełniła wykroczenie, przestępstwo, to już nie etyka. Ja rozmawiałem z tą kobietą, jak ona już siedziała, była w odosobnieniu. Powiedziała jedną ważną rzecz. Nikt mi nie uświadomił w całym moim życiu zawodowym, że ja po prostu tak nie powinnam postępować. To dla nas to jest oczywiste, ale zwróćcie uwagę, że wielu ludzi ma swoje problemy. W małych punktach obsługi klienta w Polsce to są inne ich problemy i ta kobieta z czystej nieświadomości, niedouczenia, braku szkoleń zrobiła głupotę, którą będzie żałować do końca życia. Dziękuję. Pan poruszył tutaj sporo problemów. Ja chciałem jeszcze tak może ukierunkować troszkę, więc po pierwsze a propos tej książki, środowisko naukowe jest gotowe do współpracy. Jeśli trzeba, to będziemy robić dalej, na pewno. Jeśli chodzi o Ethics Challenge, to wyszło, to już druga edycja była i będziemy teraz w marcu, pewnie marcu, kwietniu trzecią robić. I o ile pierwsza edycja była zrobiona na generycznych przykładach, ale jak to później pokazaliśmy, to powiedzieli właśnie KNF, powiedział, że no ale tak się dzieje na rynku. To są może generyczne, wymyślone, ale właśnie takie sytuacje są. Natomiast już druga edycja była zrobiona na rzeczywistym przykładzie. Konkretnym i myślę, że to tak trzeba robić. To jest tyle, jeśli chodzi o tę edukację. Tutaj chciałbym z kolegą, zresztą Ewa tu potwierdzi, to my nie do końca się chyba zgadzamy tutaj, że to trzeba na studiach, to trzeba wcześniej. To znaczy na studiach oczywiście trzeba pokazywać przypadki, to się robi, natomiast jeśli ktoś nasiąkł nieetycznym zachowaniem i niemoralnym w szkołach wcześniejszych, to wtedy jest to trudniejsze, niewątpliwie. Mi się wydaje, że tutaj to takie następne jakby pytanie, ono już było poruszone, co my możemy zrobić? Jasne, powinniśmy skłonić firmę, żeby zbudowała grę. Z tym, że ta gra będzie przede wszystkim grą edukacyjną i tu tak ja rozumiem, my zakładamy troszeczkę, że jak jest wyedukowany inwestor, to wtedy on dostrzeże od razu zachowanie nieetyczne. Przede wszystkim widzi to, bo on wie i to na pewno tak gra, ale co jeszcze możemy zrobić innego oprócz kształcenia? Sądzę, że to powinno być trochę przeniesione również, nie przeniesione, tylko uzupełnione na wcześniejszych etapach kształcenia. Ja mam doświadczenie w jakimś tam drobnym kształceniu czy pokazywaniu też przedszkolakom i oni wtedy wierzą, pokazują się takie rzeczy, skąd się biorą pieniądze i tak dalej, oni już to rozumieją, więc można wtedy zacząć też przekazywać, co jest dobre, co jest złe. Ale to jest praca u podstaw i do tego musiała być inicjatywa w skali krajowej, wręcz taka, że no więcej do szkół prowadzenia tego typu elementów. To, tak mi się wydaje, że to można budować, to jest długoletnia praca na ten temat. No i moje pytanie jest takie... Chciałbym dodać dosyć kontrowersyjną, może powiem rzecz. Wczoraj z przewodniczącym Jastrzębskim braliśmy udział w spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju. I właśnie omawialiśmy temat strategii rozwoju rynku kapitałowego. No i z przykrością musiałem stwierdzić, że przewodniczący Jastrzębski był najmłodszą osobą na tym spotkaniu. Państwo mogą sprawdzić, ile przewodniczący ma lat, natomiast tak to wygląda, że z wyjątkiem pani prezes, starsi panowie sobie dyskutują o różnych systemach rozwoju rynku, natomiast nie ma młodych ludzi. W ogóle nie ma ludzi młodych. Mamy tu także młodych ludzi przecież właśnie, którzy nas słuchają. Nie ma młodych ludzi, którzy biorą udział w dyskusji. I to jest bardzo słabe. To jest bardzo słabe. Nie zapraszamy, tak. Ja myślę, że młodzi ludzie po prostu nie wierzą w skuteczność takich działań. Jednak mimo wszystko, bo znaczy, ja patrząc na etykę, jakby działanie etyki, to można powiedzieć, że ono jest bardzo wielowymiarowe. Można powiedzieć, że są takie przykłady nieetycznego działania, które no po prostu są zwykłym oszustwem, gdzie ktoś świadomie kogoś oszukuje. Natomiast w ostatnich paru latach wylało się na rynek mnóstwo różnego rodzaju problemów, afer, zwał jak zwał, które nie do końca były z założenia oszustwem. To znaczy
osoby, które brały udział w sprzedaży różnego rodzaju produktów, nie zdawały sobie zupełnie sprawy, że biorą udział w czymś, co jest nieetyczne. Tak? Czyli ktoś im narzucił pewne produkty do sprzedaży, pewną filozofię tej sprzedaży klientom i oni nie zdawali sobie tak do końca sprawy, czy aby na pewno to jest etyczne, czy też nie jest etyczne. I myślę, że dopóki my nie nauczymy tego niższego szczebla jakby rozumienia finansów, co to są opłaty, dlaczego one są za wysokie, dlaczego niższe są, jak działają opłaty, jak dlaczego profilujemy klienta, dlaczego starszemu klientowi pewnych produktów nie powinniśmy sprzedawać. Wydaje się, że to jest takie oczywiste, ale mam wrażenie, że ten problem cały czas wraca, że to wcale nie jest takie oczywiste. Oczywiście przykład może nie tyle idzie z góry, co gdzieś na szczeblu najwyższym, być może nawet na nie tyle zarządu i rady nadzorczej, co nawet akcjonariusza jakiegoś na przykład banku, stawia się pewne zasady, pewne limity na przyszły rok, o ile chcemy zwiększyć zyski, chcemy zwiększyć rentowność i tam się nikt nie zastanawia nad etyką tego, co oni tak naprawdę tworzą. I to idąc coraz niżej, właściwie na samym końcu te założenia, gdzieś stykają się z tymi ludźmi, już, którzy obsługują tych klientów i oni są postawieni pod ścianą bardzo często, bo oni nie rozumiejąc, nie potrafiąc się poruszać w produktach finansowych, po prostu robią najprostsze, co może być, czyli coś, co jest najbardziej dochodowe, co w tej tabelce, którą im przedstawiono, najbardziej procentuje, jeśli chodzi o premię, o wynagrodzenie, o zadowolenie pracodawcy. I myślę, że mówiąc o etyce, właśnie o książkach, o tego typu rozwiązaniach edukacji, to my przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym najniższym szczeblu i też tym najwyższym, czyli jak tak tą odpowiedzialność tego najwyższego szczebla za to, co robią ich ludzie. I myślę, że i to nie jest tylko kwestia branży finansowej, rynku kapitałowego, to właściwie działa wszędzie, gdzie jest biznes nastawiony na sprzedaż. W firmach farmaceutycznych, skądinąd dobrze mi znanych z uwagi na rodzina, która pracuje w tej branży, było bardzo podobnie. Jest u góry gdzieś, gdzie nie można sprzedawać czy promować w odpowiedni sposób leków, gdzie nie można chodzić do lekarza z pewnymi prezentami i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko gdzieś odbywa w ramach haseł, natomiast gdzieś na samym dole ten promujący sprzedawca, zwał jak zwał przedstawiciel medyczny, tak naprawdę on musi wykonać swoją pracę, swój limit, który mu narzucono i nikt potem jakby nie żałuje go, jeśli się okaże, że gdzieś wpadł, że ktoś na niego doniósł i ktoś mu podał go gdzieś powiedzmy do sądu na przykład. To ja może tutaj jedno słowem komentarza, ja się absolutnie zgadzam, jeżeli chodzi o kwestię takiego schodzenia i edukowania też do najniższego właściwie poziomu w organizacji. Natomiast oczywiście największa odpowiedzialność zawsze spoczywa na tych, którzy tą organizacją kierują. I cała sztuka polega też na tym, żeby z pewnego piętra tej organizacji jednak zejść i zechcieć pochylić się nad tymi dylematami, którzy mają ludzie na co dzień, którzy pracują właśnie w sprzedaży i którzy z takimi rzeczami muszą się stykać i to są realne dylematy. I teraz cały wysiłek właściwie po stronie menadżera polega na tym, żeby ten dylemat poznać, zrozumieć i w odpowiedni sposób zareagować przed, czyli nie w sposób sankcyjny, ale w sposób prewencyjny. I moim zdaniem to jest ogromny wysiłek po stronie właśnie menadżerów i nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o naszym rynku, mówimy o kwestiach każdej organizacji, że nie możemy tworzyć dwóch odrębnych światów, nie możemy dawać kultury organizacyjnej, która będzie sztywną kulturą spisaną w formule fantastycznych kodeksów etycznych, moralnych, a jednocześnie w praktyce będziemy mieli do czynienia z przymykaniem oczu na rzeczy, które się dzieją na co dzień, na przykład w okienku sprzedażowym. Taka dysharmonia, ona zawsze skończy się właśnie tym, że jednak dojdzie do nagannych etycznie zachowań, postępowań czy sytuacji. Także to jest też niezwykle chyba istotne, żeby właśnie gdzieś spróbować zejść. To jest trudne, bo to wymaga oczywiście wysiłku od menadżera, tak? To wymaga wysiłku i to wymaga takiej chęci też poznania tego, z czym się borykają ci ludzie, którzy na co dzień z tym pracują. Znaczy, to może jako osoba, która współtworzy plany sprzedażowe w banku, to może powiem, że nie do końca jestem po tej samej stronie, ponieważ dużo rzeczywiście było mi z selu i tak dalej, ale to jest kwestia
To nie jest kwestia nie do uregulowania. Ja czasem się spotykam z taką informacją, że, tam z taką opinią, że ojejku, te banki czy ktokolwiek inny to sprzedaje te fundusze czy rozwiązania i muszą nie wiadomo co, jakie plany wyrobić. I rzeczywiście być może tak w niektórych instytucjach było. Natomiast rozwiązania są dość proste, tylko trzeba je chcieć wdrożyć, bo trochę zrozummy, że jako pośrednicy na rynku finansowym nam powinno zależeć na tym, żeby klient został z nami jak najdłużej, a do tego plan sprzedażowy, który polega na tym, że w danym kwartale może sprzedać 100 milionów, jest trochę słaby. Natomiast jednocześnie nie znam branży, która nie ma planów sprzedażowych, bo to mBank dumnie sponsoruje wielką okres świątecznej pomocy, ale jednocześnie jest inwestycją, która, znaczy jest instytucją, która ma zarabiać. Więc może, bo tu tak trochę górnolotnie mówimy o planach, o strategiach dla rynku kapitałowego, książkach, grach komputerowych, konkretnie. Plan sprzedażowy, który wprowadziliśmy u nas dla naszych doradców, którzy mają za zadanie zachęcać inwestorów do inwestowania, zakłada wzrost w danym roku aktywów. I aktywa dzielimy na depozyty i inwestycje. I my powiedzieliśmy naszym opiekunom czy doradcom klienta, że my byśmy oczekiwali, żeby aktywa w naszym obszarze wzrosły o X w tym roku. Natomiast oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w tym roku giełda będzie, kolokwialnie mówiąc, grzała, czy inwestorzy będą chcieli inwestować. Nie chcemy też stwarzać sytuacji, w której gdy na rynku finansowym dzieje się źle, my na siłę właśnie zmuszamy naszych klientów, żeby kupowali cokolwiek. Więc daliśmy im do wyboru. Macie zrobić, czy powinniście zrobić taki plan sprzedażowy. Natomiast my się benchmarkujemy trochę do ISFY. Jeżeli się okaże, że na przykład fundusze inwestycyjne w danym roku będą miały wzrost o 10-15%, no byśmy od was oczekiwali, że będziecie mieli 15-20, czyli trochę lepiej. Jeżeli natomiast okaże się, tak jak było w zeszłym roku, że branża inwestycyjna spada, no to cudów nie oczekujemy, ale wtedy to byśmy oczekiwali od was, że przyniesiecie aktywa do banku w formule depozytowej, które być może za 3 lata wykorzystamy, gdy będzie lepszy moment rynkowy. Więc to nie jest tak, że wszystko, co się zwiąże ze sprzedażą, automatycznie musi być złe. Jeszcze wtrącę do tego, że niesamowicie pozytywnym orężem, bo mówimy o regulacjach, w rozmowach z klientami i w cywilizowaniu tego również na gruncie etycznym, jest MiFID II i prawdopodobnie jako przedstawiciel banku powinienem być ostatnią osobą, pewnie tak ludzie postrzegają, który chwali MiFID II. I rzeczywiście tu muszę trochę kamyczek wrzucić, polska implementacja tej regulacji czasem w wielu miejscach jest moim zdaniem no nie do końca taka, jak powinna być, ale żyjemy w takiej sytuacji, gdzie w tej chwili my jesteśmy zmuszeni przez tą regulację do rozmawiania z klientami o praktycznych ich potrzebach, o horyzoncie inwestycyjnym, o ryzyku, o dywersyfikacji. Tylko niestety napotykamy na okres, kiedy przez poprzednie, i tutaj sobie proszę wstawić liczbę lat, przychodzono do nas z informacją, że ja tu wybiorę perełki na polskiej giełdzie, że ja to nigdy nie stracę, że ja to kupię te obligacje i wycenię sobie je liniowo, co na marginesie nie jest nielegalnym działaniem, ale jest niezwykle nieetycznym działaniem, które na świecie się nie spotyka. Mieliśmy i tu użyję też kolokwialnego sformułowania fetysz stóp zwrotu, gdzie fundusze, które w danym roku dostawały, nie wiem, załadowały się w jakieś bardzo ryzykowne inwestycje, ale im wyszło, dostawały nagrody i miały przypływy, że jakby przestańmy trochę rozmawiać o tym, czy my tu mamy perełkę, złoty strzał albo taką czy inną inwestycję, tylko próbujmy patrzeć na tego klienta długofalowo i moim zdaniem połączenie dobrych planów sprzedażowych długofalowych z MiFID-em 2, który daje nam naprawdę, i chyba tutaj Grzegorz też się zgodzi z tym profilowaniem klienta, tak? MiFID daje nam naprawdę bardzo fajne obowiązki w tym zakresie i cieszymy się, że to należy stosować, do tego, żeby to budować w długim okresie. Natomiast plany sprzedażowe same w sobie, one zawsze będą, one powinny być, one muszą być, bo inaczej nie będziemy zarabiać, ale można je tworzyć też z głową, bez polowania na to, co akurat jest tematem du jour, że się tak z angielskiego w cudzysłowie posłuży. Ja chciałbym dodać właśnie coś do tego, że
No chyba musimy budować, musimy uczyć. To, co powiedziane było, że trzeba zacząć, że to zarząd, zarządzający powinni kreować kulturę etyczną. Na pewno MIFID pomaga, tylko ja chciałem zwrócić też uwagę, że w zasadzie to, co się mówi w MIFIDzie, to na przykład standardy CFA-owe etyczne, które istnieją od 1900, nie wiem, między 70 a 80 rokiem ubiegłego stulecia, czyli to jest kilkadziesiąt lat tak naprawdę, jeden ze standardów mówi tak, że przede wszystkim klient, później instytucja, w której pracujesz, na końcu ty. I mówi się też tak, że nie wolno znaczy w standardzie jest tak napisane, etycznym, nieprawnym, że nie można proponować inwestycji, które nie są non-suitable, tak, nie są dostosowane do potrzeb klienta, czyli to, co teraz jest w regulacjach. Mi się też wydaje, że tutaj jest taki dobry test, ponieważ działania etyczne mogą być racjonalizowane w tym sensie, że no ale wszyscy tak robią, prawda, no to no jak szef mi kazał tak zrobić, tak, czy a w ogóle to jest niewielki problem, to jest tam kwestia 1000 złotych na przykład, więc wydaje mi się, że zawsze jest taki, gdyby udało się wpoić taką zasadę, że rzeczywiście klient przede wszystkim, oczywiście musiała być odpowiednia struktura wynagradzania też tych sprzedawców, to jest inna sprawa, ale oprócz tego taki test, czy jeśli coś proponujesz klientowi, gdybyś stanął po drugiej stronie, czy byłbyś zadowolony, gdyby ktoś coś takiego ci zaproponował? Jeśli nie byłbyś zadowolony, to nie proponuj klientowi wtedy tego, tak? Więc czy możemy coś zrobić? Bo tutaj takie się pojawiły kwestie, czy na przykład Czy możemy tworzyć kodeksy etyczne w firmach inwestycyjnych? Czy możemy, czy izby różnego rodzaju, mamy kilka izb samorządów, gospodarczych izb, czy możemy coś w tym zakresie pomóc, tak? Czy możemy próbować zmieniać system wynagradzania? Ja nie wiem, jak to zrobić, bo kiedyś ktoś rzucił taki pomysł, to jest dość taki ryzykowny pomysł, żeby nie wynagradzać tak, jak jest opcja, tak, czyli z florem tak zwanym, tylko wynagradzać taki jest kontrakt forward, czyli jak stracę, to wtedy ja ponoszę konsekwencje. Oczywiście dużo ludzi odejdzie wtedy prawdopodobnie przy takiej formule wynagradzania. Co Państwo sądzicie o tym? Co możemy zrobić? Ja wiem, że to jest długoterminowa praca jakby, ale co można zrobić, może nie tu i teraz, a nad czym się powinniśmy zastanowić w najbliższym czasie? Niezależnie od regulacji, bo ja tu z Panem Przewodniczącym się zgadzam, regulacje tak, tylko ja mam takie też jakby niestety może kontrowersyjne odczucie, że im więcej będzie regulacji, tym bardziej będziemy usprawiedliwieni później w sensie etycznym. No ale postępowałem zgodnie z regulacjami, one już tak dużo pokryły, że jakiś tam element został poza tym, tak? Ja myślę, proszę Państwa, że można sięgnąć do doświadczenia ludzi rynku. Tych, którzy widzieli zachowania etyczne i widzieli zachowania nieetyczne. A tych, którzy mają doświadczenie i wrócę tutaj jednak do tego ostatniego etapu kształcenia, do studiów. To jest jednak szalenie ważne, proszę Państwa, bo wtedy tak naprawdę ci młodzi ludzie zostają w ostateczny sposób, czy powinni być ukształtowani. Oni za chwilę trafią do pracy, do wielkich instytucji. Trafią do komitetów inwestycyjnych, trafią do zespołów, będą doradcami klienta, czy będą doradcami finansowymi. Jeżeli na tym ostatnim etapie oni nie będą, proszę Państwa, mieli rozmowy, oni potrzebują po prostu rozmowy, żeby poznać, gdzie jest granica między dobrem i złem. A kto może im o tym powiedzieć? Nie teoretyk. Ten, który, proszę Państwa, widział pewne rzeczy. Ja jestem nie tylko dziennikarzem, ale jestem również pisarzem. Napisałem dwie książki o kulisach rynków kapitałowych, rynku finansów, gdzie aspekty etyczne są bardzo mocno akcentowane, proszę Państwa. I spotkałem się na 15 uczelniach w Polsce z 1500 studentów, młodych ludzi, moich czytelników i czytelniczek. Proszę Państwa, lawina pytań dotyczących etyki. Oni wiedzą, jakie są zasady zwoływania walnych zgromadzeń, oni wiedzą, jakie są zasady głosowania, wiedzą, jakie są zasady KSH i wiele innych zasad działania rynku kapitałowego. Ale proszę Państwa, wielu z nich zadawało sobie pytanie, jak ja bym się zachował, gdybym był bohaterką mojej książki na przykład. Czy potrafiłbym powiedzieć nie, wtedy, kiedy wszyscy mówią tak. To jest niezwykle istotne. I uważam, że młodzi ludzie powinni czerpać z kapitału doświadczenia, które mają ludzie rynku w Polsce. A ten rynek ma prawie 30 lat. Tym ludziom się to należy i mamy, proszę Państwa, ludzi, z którymi ci młodzi ludzie mogą rozmawiać. Dziękuję. To może...
może ja się podzielę swoim doświadczeniem. Mamy końcówkę roku 2019. W latach 98-2008 zarządzałam TFI SEB, czyli akcjonariusz był skandynawski ze Szwecji. I mogę podzielić się, co wtedy, właśnie w tym przedziale czasowym, jakiego rodzaju informacje, w jaki sposób etyka była wdrażana w organizacji. W zasadzie, pomimo, że byliśmy małym TFI na polskim rynku versus duże aktywa, które były na rynku skandynawskim, dostawaliśmy te same materiały, które były dla pracowników właśnie w Szwecji. I jednym z takich narzędzi, które były wykorzystywane, były filmy, które były nagrywane właśnie z konkretnymi zdarzeniami, które miały miejsce i pracownik mógł sobie wybrać ścieżkę dalszą. Okej, czy się zgadzasz z tym i chcesz dalej iść tą ścieżką właśnie nieetyczną albo drugą ścieżkę, która jest pozytywna. Ale też pokazywane było, okej, idę ścieżką nieetyczną, podejmuję konkretne działanie i na końcu pojawiało się na przykład pytanie, czy o tym opowiesz swojej żonie? Czy co powiesz dziecku? Naprawdę, słuchajcie, wszyscy się zastanawiali po tych takich obejrzanych filmach, czy mogłem coś zrobić jeszcze inaczej, coś jeszcze lepiej, bo tak naprawdę utożsamiali się z osobą, która tam siedziała. I to były osoby starsze, młodsze. Może warto po prostu zainwestować też, ja nie mówię, że to każda instytucja, bo może właśnie w ramach działania ISP i tutaj instytucji, jak i również no, KNF-u, może warto by było wypracować takie nagrania, takie filmy, które byłyby z automatu przesyłane i można by było je wykorzystywać w organizacjach. Myślę, że zdecydowanie efektywnościowo byłoby to bardzo dobre, a zupełnie jest inaczej, jeżeli ktoś doświadcza, że przechodzi przez cały proces i czuje się, że no okej, to od niego tak naprawdę zależy ta decyzja. Wracając jeszcze do tej etyki, na studiach tak, absolutnie jest to niezmiernie ważne, ale to jest za późno, bo najczęściej to nasz taki core, który jest i podejście do życia, to tak naprawdę z domu się wynosi, prawda, że albo się toleruje pewne zachowania, albo nie i później jest szkoła podstawowa i to odpowiednio wcześnie trzeba adresować i naszą rolą też jest tak naprawdę właśnie jako menedżerów, którzy zarządzają organizacjami, pomagać tym młodym ludziom, którzy jak wchodzą w ten biznes, to pokazywać te pozytywne ścieżki, dając osobiście przykład właśnie dlaczego tak, a nie inaczej postępować i o tym głośno rozmawiać. Ja myślę, że tak, kodeksy są potrzebne, ale same kodeksy nie rozwiążą tematu, bo to, że się przeczyta, to nie jest wystarczająco. Tak naprawdę ja patrząc z mojej perspektywy uważam, że najlepiej by było, gdyby była taka kultura organizacji, że pracownicy jak mają dylemat, to mogą przyjść i bezpośrednio zapytać, co dalej z tym fantem zrobić. Oczywiście mamy tutaj sygnalistów, którzy mogą być jakieś anonimowe ankiety, ale to też nie, tak naprawdę nie do końca zawsze wszystko trafia to, co powinno trafiać, bo pozwoliłam sobie sprawdzić, jak tam wygląda na przykład informowanie o takich zdarzeniach nieetycznych na Fortune 500 i okazuje się, że 61% osób w ogóle nie wskazuje negatywnych takich zachowań etycznych, bo wychodzą z założenia, że i tak nikt się tym nie zajmie, a z drugiej strony wśród osób, które właśnie anonsują nieetyczne zdarzenia, okazuje się, że 71% jednak jest poruszanych i dalej są prowadzone działania, więc myślę, że też warto po prostu zachęcać osoby, że jest ta otwarta przestrzeń, że mogą przyjść i mogą porozmawiać. Ja mogę podzielić się, że w ostatnim roku mieliśmy zdarzenie nieetyczne w naszej organizacji, no i powiem, uważam, że to było bardzo takie budujące, że pracownik sam przyszedł, powiedział, jest takie i takie zdarzenie, odpowiednio wcześniej też zareagowaliśmy na to, zaprosiliśmy compliance officera z audytu, co możemy wypracować i jak zrobić rozwiązanie tak, żeby po prostu sytuacja więcej się nie powtórzyła, ale też, żeby pracownik miał poczucie, że odpowiednio został zaopiekowany. I myślę, że to było naprawdę ważny test, bo z punktu widzenia organizacji był jasny komunikat. Jeżeli coś się źle dzieje, naprawdę możecie przyjść i my jesteśmy gotowi razem z nimi wypracować takie rozwiązanie, które będzie skuteczne i daje tak jakby przestrzeń do otwartości, a nie tylko i wyłącznie przez anonimowe informacje. Same kodeksy nie wystarczą, a jest wiele przykładów na to. Mieliśmy egzaminy na doradców organizowane przez komisję w KNF-ie i proszę sobie wyobrazić, że na trzecim etapie mamy pytania etyczne. Osoby nie zdawały trzeciego etapu poprzez właśnie nieodpowiadanie na pytanie etyczne. Także nie jest to takie jasne, a żeby zobrazować, jak to jest czasami skomplikowane i trudne, to zasady etyki obowiązujące na egzaminie to są zasady liczące 4 strony. Czyli interpretacja tego,
dokładne przeczytanie tego, widać, że czasami nie wystarczy. Musi być pewna praktyka, musi być nauka, musi być rozmowa. I to jest przykład właśnie tej kobiety z tego punktu obsługi klienta, o której mówiłem. Nikt jej nie uświadomił, że jak dwóch facetów przyjdzie i powie, co by pani zainwestowała, to ona powie, no ja bym dzisiaj kupiła spółkę X, prawda? To było w czasach, kiedy doradztwo miało troszkę jeszcze inną definicję. Natomiast ja również mam przyjemność wykładać na wyższych uczelniach od wielu lat i również wykładam etykę zawodową na rynku finansowym. I proszę mi wierzyć, że to jest temat i to są zajęcia, które bardzo interesują ludzi. Bardzo. Jeżeli poprze się to przykładami na przykład piramid finansowych, przykładami z życia wziętych. Młodzi ludzie naprawdę chłoną tą wiedzę. To jest dla nich coś nowego. Po pierwsze, oni bardzo są zainteresowani rynkiem kapitałowym, bo oni wiedzą, że to się wiąże z fajnym rozwojem, z możliwościami w przyszłości, a jeżeli im się jeszcze to ciekawie podaje na studiach, to oni są naprawdę zadowoleni. Ja naprawdę popieram tą inicjatywę właśnie nie tylko wydawania kodeksów. Jak to wygląda w firmach? Przecież wiemy, tak jak, jak w życiu. Mamy cały szereg procedur, które musimy oświadczyć własnym podpisem, że się z nimi zapoznaliśmy, ale tak naprawdę po podpisaniu to my odkładamy gdzieś tam do szafy i jedziemy, prawda, 8 godzin na wysokich obrotach, żeby zarabiać pieniądze na rynku. To nie ta droga. Ja się w 100% zgadzam, mam podobne doświadczenia z edukowania. Rzeczywiście to jest pasjonujące, nie tylko wtedy, kiedy się mówi o tym, jak ktoś przez zachowanie też stracił pieniądze, bo to jest szczególnie interesujące, ale właśnie co złego było i też te przypadki, które robimy, oczywiście są pewne przypadki, które są robione pod egzaminy, gdzie jest rzeczywiście jedna z trzech odpowiedzi jest prawidłowa, ale tłumaczy się, że w rzeczywistości to nie jest tak, że nie ma czasem, znaczy często sytuacji, w której jedna odpowiedź jest prawidłowa, tylko to cię musi zmusić do zastanowienia się, komu przede wszystkim służysz, czy służysz klientowi, czy własnej rodzinie, czy komuś jeszcze. Ja tu, jeśli mogę tak powiedzieć, bo tu się pojawiła inicjatywa na tle tych plików wideo, czy tam co to było, że jako CFA Society Poland my byśmy byli bardzo radzi, gdybyśmy byli członkiem takiej grupy na rynku kapitałowym, złożonej z różnych instytucji i gdyby takie materiały móc przygotować. Gra, ja rozumiem, ta gra jest fajna, ale ona będzie chyba bardziej edukacyjna, natomiast to byłoby też edukacyjne, ale w innym stylu. I na pewno kodeks etyczny, znaczy to jest pisane słowo, więc to trzeba przeczytać, zrozumieć. Natomiast jak to się widzi na rzeczywistym materiale, że ktoś coś robi, ktoś z kimś rozmawia, nawet jak to jest kreskówka, tak, niekoniecznie jakby, no rzeczywiście aktorzy, no mi się wydaje, że to byłaby fajna inicjatywa. Oczywiście to jest też długa praca, ale jako nasze stowarzyszenie jesteśmy gotowi to podjąć. My też mamy, to tak powiem na marginesie, przypadki, gdzie w tej chwili prowadzimy rozmowy z CFA Institute, ponieważ są zachowania nieetyczne i oni, jeśli to jest członek, posiadacz certyfikatu CFA, jeśli ta informacja sygnalista zgłasza, czy oni sami widzą po doniesieniach medialnych przecież, bo to czasem w gazetach się pojawia, no to jest obowiązek zbadania tego przypadku i to się może skończyć odebraniem certyfikatu, tak, bo to tylko tyle może zrobić CFA Institute, bo inne sankcje to są sankcje karne, to sądy i tak dalej, ale stowarzyszenie może tylko to, jeśli komuś się zabierze to na świecie, to on ma z głowy dalszą karierę w sektorze finansowym, bo już nie może tych trzech literek pisać, no to już jest troszkę traktowany być może gorzej. Także z naszej strony zgłaszam taką, nie wiem czy ofertę, ale chęć, akces, jeśli byśmy tworzyli taką grupę, to jest oczywiście długa praca, ale mi się wydaje, że to, nie wiem, ja powiem może tu tak szumnie, że naszym moralnym obowiązkiem jest coś takiego spróbować zrobić. A to może obrońmy ten kodeks na chwilę, bo tutaj jakieś takie są, że to nie będzie, ale pan sam powiedział, pan powiedział, że z jednej strony bardzo dobrze wyedukowane osoby, które starają się zdobyć tytuł, licencję doradcy inwestycyjnego, nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, które właściwie odpowiedź jest zawarta na czterech stronach, tak jak pan powiedział, ale z drugiej strony ta pani biedna w tym przypadku, no jak ona ma powiedzieć? Jest kodeks, który CFA Institute wprowadził jakiś czas temu, to się nazywa po polsku Dekalog Praktyk Inwestora i my wprowadziliśmy to razem z CFA Society w mBanku i ja się zastanawiałem długo nad tym, właśnie też miałem taki dylemat, czy kodeks to w ogóle ma sens, bo w tym kodeksie, nie wiem czy wszyscy wiedzą, tam są takie trochę truizmy, tak, że to trzeba działać na korzyść klienta, zbadać jego potrzeby i tak dalej. To są takie dość oczywiste rzeczy i teraz
I z jednej strony fajnie się edukuje i szkoli własnych pracowników i to jest ważne, natomiast my dlaczego się zdecydowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że to będziemy używać trochę inaczej. No bo zakładamy, że jednak dla większości naszych pracowników jest to truizmem. Myśmy natomiast chcieli, żeby nowy klient, który przychodzi do placówki, czy jakkolwiek się spotyka, żeby właśnie na tym pierwszym spotkaniu dostał od swojego opiekuna, żeby razem przeszli przez to. Żeby to była jakaś taka czysta, transparentna sytuacja, że być może to są rzeczy, których my nie powinniśmy sobie mówić, bo to są oczywiste, że ja nigdy panu nie zabiorę tych pieniędzy albo gdzieś panu nie doradzę źle, ale jednocześnie fajnie jest zacząć, bo czasem to powtarzanie mać ucienia, tak, że jeżeli my sobie będziemy mieli w takim krótkim, bardzo ładnie podanym, 10-punktowym kodeksie napisane, co można, co nie można i w jaki sposób będziemy się zachowywali, to potem pewne kwestie po prostu znikną. No bo jeżeli my sobie powiemy na początku, że nie możemy sprzedać panu w tym przypadku produktu inwestycyjnego bez poznania pana potrzeb, no to na przykład pozbywamy się w ogóle jakiejś takiej patologii, która miała miejsce w części sprzedaży przez te wszystkie lata, że podczas pierwszego spotkania już była jakaś transakcja. No to bez sensu jest. No jak ja mogłem pana potrzeby poznać i od razu po 15 minutach, to już wiem, że ten i ten fundusz to jest dla pana bardzo dobry. Więc te kodeksy, ja wiem, że one wszystkiego nie załatwią, ale nie bez powodu firmy mają swoje motto, swoje jakieś tam krótkie takie sposoby zachowania, z którymi jeżeli dzielimy się z klientami tak, i im je pokazujemy, tak będziemy działać, no to wtedy trochę to nas do czegoś zobowiązuje. Więc ja bym jednak te kodeksy raczej propagował, zwłaszcza ten w wykonaniu tego CFA Instytut, który naprawdę chyba wszystkie te problemy, które były na polskim rynku, pokrywa, prawda? Tak, jeśli ja mogę dodać, bo rzeczywiście kodeks etyczny i CFA Instytut to jest opisany w 200-stronicowej książce i są 22 standardy. Natomiast to jest taka wersja jakby syntetyczna, to się nazywa po angielsku Statement of Investor Rights, czyli jakby stwierdzenie praw inwestora. Zostało to przetłumaczone jako dekalog praw, bo jest 10 i chyba idea, bo bardzo dziękujemy mBankowi, myślę, że może inne instytucje pójdą w ślad, polega na tym, że oto ja jestem twoim doradcą i drogi klienci, nim zaczniemy rozmawiać, oto jest dekalog twoich praw. Czy ty rozumiesz te prawa? Bo ja się będę starał tak postępować, tylko dobrze byś ty był wyedukowany, bo dobrze by nie było dużej asymetrii między nami. Ja myślę, że to jest taka idea tego i to na pewno już troszkę w tych wszystkich rzeczach by pomogło. Także ja też zachęcam, my dysponujemy oczywiście tym przetłumaczonym na polski, bo to zostało przetłumaczone, no, ale mi się wydaje, że to jest, tam są truizmy może, ale jeśli wtedy obie strony wychodzą z tego jako punktu widzenia, no to rzeczywiście to jest tak, że troszeczkę ten doradca klienta jest traktowany, ja przepraszam za takie dalekosiężne jakby porównanie, ale taka idea, to nie tylko mi krąży wokół głowy, że tak jak każdy ma człowiek, każda rodzina ma lekarza pierwszego kontaktu, jak zachoruje, to idzie do lekarza. Moim zdaniem potrzebny jest też lekarz finansowy pierwszego kontaktu, czyli doradca. Byłoby super, gdyby część tego było bezpłatne i gdyby państwo sfinansowało takie podstawowe potrzeby, podstawowe konsultacje właśnie, a jak chcesz coś większego, żeby zbudować ci portfel, no to już musisz zapłacić. Tak jak to się często dzieje w sektorze medycznym. I wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście powinno być zaufanie i wtedy, jeśli jest coś takiego, że lekarz proponuje przede wszystkim, przepraszam, lekarstwa produkowane przez jedną firmę farmaceutyczną, to jest, zdaje się, nieetyczne, tak? No chyba, bo on został zasponsorowany, bo wyjechał na Hawaje, no na kurs sponsorem przez to. Ale to jest dokładnie podobna sytuacja, jak tu się proponuje rzeczywiście portfel, który jest złożony głównie z produktu, być może jednej grupy kapitałowej, tak? Te cztery strony to miały na celu jedną rzecz powiedzieć, że zachowania na rynku w świetle etyki mogą być totalnie różnie interpretowane przez różne osoby. Jest to rzecz, którą powinniśmy przedyskutować, a nie tylko przeczytać, wytłumaczyć. I to jest obowiązek, zgadzam się z panią, zarządów firm, kierowników, menadżerów, bo sami ludzie sobie z tym nie poradzą. To znaczy, na pewno jest między nami zgoda w tej kwestii, żeby nie polegać wyłącznie na regulacjach prawnych. One z natury rzeczy gdzieś się zatrzymują i pomiędzy prawem a rynkiem, żywiołem rynku, jest jeszcze strefa, którą zagospodarowuje corporate governance, nieszczęśnie przekładane na polski jako ład korporacyjny. I tutaj chciałem powiedzieć, że to też jest niewystarczające. Na pewno najdoskonalszy system corporate governance wypracowali Brytyjczycy.
mają świetne zasady, tylko że jednocześnie dzieją się tam rzeczy nie do przyjęcia z punktu widzenia etyki. Wielkie korporacje, wielomiliardowe korporacje upadają z dnia na dzień, jak upadł Carillion, gdzie kierownictwo napychało sobie gęby złotem wraz z biegłymi rewidentami, którzy oskubali firmę na dziesiątki, setki milionów funtów. Jak upadł teraz niedawno Thomas Cook, no, imperialne biuro podróży. A więc nie wystarczą nawet najlepsze zasady corporate governance. Teraz pan profesor mówi o tym doradztwie finansowym. To nie jest rzecz prosta, dlatego że nie mamy na tylu wykwalifikowanych specjalistów, żeby oni mogli nieść na rynek tego typu usługi, jak darmowe doradztwo. No my prawnicy czasem wychodzimy z darmowymi akcjami oświaty prawniczej i też to ma bardzo ograniczone skutki, zdecydowanie ograniczone. W związku z czym uciekamy się do pojęcia tak zwanych firmowych kodeksów etycznych. Ja nie lubię tutaj słowa kodeks, ale firmowe zbiory etyki. Przed laty pamiętam, że przysyłano mi do opiniowania, to były zbiory obowiązków pracowniczych. Pracownik ma zrobić to, a nie wolno mu tego. Dzisiaj to się bardzo zmienia. Zmienia się na korzyść. Jeszcze wczoraj, szykując się do wyjazdu do Warszawy na nasze spotkanie, przeglądałem tak zwany kodeks etyczny jednej z wielkich korporacji i byłem zbudowany tym, że jest to dokument bardzo obszerny, bardzo przyjazny dla czytelnika, adresowany do pracowników wielkiej grupy kapitałowej, traktowany jako pewna wspólnota, wspólnota celów, wspólnota misji i brakowało mi tam tylko jednego elementu, zachęty dla pracowników, by stawali się współwłaścicielami, bo ta współwłasność korporacji najsilniej z nimi wiąże i zapewne byłaby drogowskazem etycznym. Ale ta korporacja nie może proponować pracownikom stań się moim akcjonariuszem, ponieważ jej akcje dramatycznie i systematycznie spadają. I to jest chyba kwestia pewnego przyzwolenia politycznego, a niech sobie lecą, najwyżej później ogłosimy wezwanie i wykupimy. A więc gdzieś tam piękne idee zderzają się z brzydką praktyką i w Wielkiej Brytanii, która ma te doskonałe zasady, jest zamęt polityczny, który je niweczy i boję się, że sytuacja w naszym kraju także niweczy wiele naszych apetytów na rozwiązania etyczne. Ja mam takie wrażenie, bo my dyskutujemy długi czas już o etyce, mówimy o kodeksach, czyli o czymś takim naprawdę dla mnie jako prawnika z wykształcenia, no to są takie opasłe tomy niejednokrotnie. A właściwie etyka sprowadza się do bardzo prostych zachowań, czy do bardzo prostych takich moralnych kwestii, a mianowicie bycie uczciwym, tak, czyli oczekiwanie uczciwości i dawanie tej uczciwości w zamian, bycie odpowiedzialnym, czyli też branie odpowiedzialności za to, co robię i jaki skutek moje działanie wywołuje. I właściwie również w momencie właśnie zaistnienia jakiegoś dylematu, no to dokonywanie wyboru zgodnie z tymi przyjętymi regułami. To wbrew pozorom to nie jest trudne. I cały czas zastanawiam się, skąd na przykład taka trudność w ogóle na rynku, czy w ostatnich czasach, skąd się bierze ta coraz większa trudność w zdefiniowaniu tego, co jest etyczne, albo nazywaniu rzeczy nieetycznych do momentu, kiedy nie zrobi się wokół tych takich zachowań jakiś duży szum medialny. Być może ta edukacja powinna iść zdecydowanie szerzej, bo być może to nie tylko my, jako ludzie pracujący na tym rynku,
ale również inwestorzy, czyli właściwie edukacja powinna być bardzo szeroko zakrojona, bo weźcie Państwo to pod uwagę, że nadal ogromną popularnością wśród inwestorów cieszą się tak zwane inwestycje nieetyczne, czy też nazywane również kolokwialnie inwestycjami grzesznymi, sin investments, tak? To są inwestycje w takie sektory rynku, jak chociażby tytoniowe, jak chociażby... Tak, no na przykład, ale to są inwestycje, które nie podlegają, to są sektory rynku, które nie podlegają dużym wahaniom koniunktury rynkowej, bo one z reguły odpowiadają na takie rzeczy, które są zawsze, tak, czyli one odpowiadają na nasze nawyki, czy nasze wręcz nałogi, wobec czego one też dają najlepsze stopy zwrotu. Tak, bo są badania i ja też czytałam o wynikach badań amerykańskich, gdzie pokazują, że porównując właśnie wyniki, stopy zwrotu z inwestycji tych takich powiedzmy mniej etycznych, z wynikami stóp zwrotu z inwestycji odpowiedzialnych społecznie, bo teraz to się już właściwie nie nazywa inwestycje etyczne, ale odpowiedzialne społecznie i z szerokim takim średnim rynkiem akcji, okazuje się, że jednak w dłuższej perspektywie, 5-10-letniej perspektywie, te stopy zwrotu są wyższe. Czyli być może my powinniśmy również edukować inwestorów, żeby nie oczekiwali takiej wysokiej stopy zwrotu, żeby nie oczekiwali takiego zysku z inwestycji. Bo to z tym właśnie, to jest też jakaś forma odpowiedzialności. Ja mogę tutaj na tym tle, nie tyle ad vocem, co wydaje mi się, że jednak zdecydowanie częściej promujemy SRI, Social Responsible Investments, niż SIN Investments. Ja prawdę mówiąc tak nie kojarzę nawet, bo na SRI są indeksy nawet na rynkach, na SIN to nie kojarzę, czy są i raczej no po prostu, ja rozumiem, że to się może zdarzyć, ale rzeczywiście jeśli będziemy kojarzyć stopę zwrotu z ryzykiem, które jest nie tylko ryzykiem rozumianym jako, nie wiem, zmienność, ale również ryzykiem takim troszkę po połowie reputacyjnym wynikającym z takiej inwestycji, no to chyba jednak SRI-e by przeważały tutaj. Takie mam odczucie. Tak, panie profesorze, tylko ja mówię o tej percepcji ze strony inwestora i takim oczekiwaniu inwestora co do tego, co on wyniesie z tej inwestycji. I tu no moim tak, zdaniem to trzeba powinno... Po prostu to od początku trzeba mu tłumaczyć, że oprócz parametru stopa zwrotu, która może być manipulowana w zależności od tego, jak ją prezentujemy, jest parametr ryzyka. To też jest bardzo wiele różnych, bo to można też różnie pokazywać. Także. Znaczy to jest, jeśli można... To jest ciekawy wątek, bo niektórzy uważają właśnie tych specjaliści od etyki, Paul Dembiński taki jest. Znany, tak, świetna książka. On między innymi właśnie w swojej książce napomknął, że etyka to nie jest tylko kwestia samych instytucji finansowych czy tej strony rynku, ale również klientów. I żeby tak to zobrazować, no, czy etycznym jest oczekiwanie przez klienta jakiejś astronomicznej stopy zwrotu, i pójście z nią, chodzenie z nią po instytucjach i próba jakby wymuszenia, żeby ktoś mu to obiecał. I można powiedzieć, że to też jest pewien element tej etyki, pewien element rynku, pewien element edukacji, której brakuje de facto, która właściwie w tej chwili, można powiedzieć, jak piorun z nieba uderzyła w nasz rynek i wielu inwestorów, że no, skoro nie nauczyłeś się pewnych rzeczy z książki, z podręcznika na uczelni czy od kogoś innego, no to musiałeś się nauczyć na sobie, tak? Czyli straciłeś te pieniążki, które chciałeś zainwestować tak atrakcyjnie, no ale nie brałeś pod uwagę tego, że kierowała tobą chciwość po prostu, tak? Czyli ten wątek też warto w to włączyć, jakby wiążąc go z edukacją, czyli to nie jest tylko edukacja pracowników, ale również edukacja klientów, którzy, no bo oni też tak chodzą i wodzą na pokuszenie, tak? Szukają tej stopy zwrotu i szukają tych najmniej etycznych instytucji, które im to obiecują, one właściwie ich hodują. I to, ja wiem, że to jest kontrowersyjne i to może publicznie powinny się takie rzeczy zbyt głośno mówić, no ale niestety tak jest. No, pan ma rację, każdy klient szuka najlepszej możliwości, chcemy kupić najlepszy samochód, jak najtaniej i tak dalej, to pewnie w tym duchu. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe, ja bym proponuję, ponieważ tak już powolutku się zbliżamy do końca, chciałbym jeszcze, żeby Państwo, którzy tu przyszli, też zadali pytanie, bo taki mamy obyczaj, to jeszcze nim do tego dojdzie, to ja mam prośbę, żeby każdy z panelistów, krótko, minuta, tego, co się teraz nazywa szumnie take away'em, tak, czyli to, co Państwo uważacie, powinniśmy wnieść do naszej wspólnej pracy nad tym, żeby etycznie było lepiej na polskim rynku. Nie wiem, w jakiej kolejności, a później
państwo, publiczność jeszcze. Musimy uświadomić przede wszystkim ludziom rynku finansowego, że zachowanie etyczne jest również istotne i nasza odpowiedzialność moralna jest bardzo istotna, równie istotna jak łamanie przepisów prawa, bo to, co mówiłem, łamanie przepisów prawa jest również zachowaniem nieetycznym. Natomiast podoba mi się pomysł i chciałbym ewentualnie również uczestniczyć w takim pomyśle na uczelniach, częściowo już uczestniczę, jednak kształcenia ludzi i opowiadania o tych zasadach etycznych. My nie musimy się fokusować tylko i wyłącznie na konkretnym branżowym kodeksie etycznym, tylko generalnie mówić o etyce rynku finansowego. A to, co mówiłem, z praktyki wiem, że ludzi to interesuje. Proszę Państwa, jest taka łacińska zasada vitae magistra exempla trahunt. Życie uczy, przykłady pociągają. I uważam, że o etyce trzeba mówić przez przykłady. Nie fetyszyzowałbym kodeksów, nawet najlepiej napisanych, mających jak najbardziej szczere intencje. Ludzie, w szczególności ludzie młodzi, ale także na każdym etapie swojego, można powiedzieć, inwestycyjnego rozwoju, powinni widzieć przykłady, powinni zobaczyć film, powinni porozmawiać z ludźmi, którzy na rynku byli, powinni mieć możliwość, aby wiedzieć, na czym tak naprawdę w praktyce polegają złe zasady etyczne, które mogą koniec końców przynieść im albo straty, albo doprowadzić do utraty reputacji, pieniędzy, czasami do bankructwa firmy. Dziękuję. Ja może przywołam tutaj też taki fragment z już tutaj przywoływanego zresztą pana profesora Pawła Dębińskiego. Bardzo fajnie właśnie w książce Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów powiedział o czymś takim jak habitus, czyli zwyczaj robienia dobrych rzeczy. To wydaje się proste, natomiast tego trzeba się nauczyć, bo to jest swego rodzaju nawyk. Oczywiście tak, edukacja jak najbardziej, ale zaczynajmy edukację, czy też zaczynajmy to od samych siebie, zaczynajmy od naszego takiego najbliższego kręgu, tak żebyśmy rzeczywiście wywierali wpływ poprzez to, jak my sami się zachowujemy, poprzez to, jak się zachowują osoby będące pod naszym wpływem i to moim zdaniem jest najlepszym elementem edukacyjnym. Jeżeli my jesteśmy spójni co do tego, co głosimy jako zasady etyczne i do tego, jak się zachowujemy w życiu codziennym, wydaje się, że to jest najlepszy sposób na praktykowanie etyki. Szanowni Państwo, Peter Justinow, nieżyjący już pisarz, aktor, reżyser, myśliciel, ukuł kiedyś frapującą tezę, że kiedy ludzie są dobrze ubrani i starannie się wysłowiają, natychmiast wszystko robi się bardziej etyczne. Ale on miał rację. My rzeczywiście często stajemy obezwładnieni tym, że po drugiej stronie jest ktoś bardzo elegancki, pewny siebie, doskonale wysławiający się. Nam brakuje na naszym rynku zjawiska, z anglicy to nazywają naming and shaming. Czyli postąpiłeś nieetycznie, licz się z tym, że wytkną ci to imię, nazwisko i zawstydzą. Musimy zdobyć w sobie więcej odwagi, żeby działać jak naming and shaming. Nic lepiej nie zadziała niż taki naming and shaming, jakie ostatnio komisja zastosowała wobec niektórych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Brawo, tak trzymać. Z mojej strony tak, piętnowanie jak najbardziej, jak pan profesor był uprzejmy powiedzieć. Natomiast ja uważam, że jeżeli obecni przyszli klienci nie będą wyedukowani finansowo, no to zawsze dadzą się bardziej lub mniej zmanipulować. Osoba wykształcona, jeżeli wie, co to podstawowe matematyki finansowej, stopa zwrotu, ryzyko, bardzo bazowo, będzie mniej podatna na manipulacje. Czyli z jednej strony rzeczywiście sprzedawcy, ale jednak społecznie jesteśmy bardzo zacofani. Na pewno nadrabiamy zaległości z poprzedniego systemu, no ale to już chyba najwyższa pora, żeby jednak edukacja taka podstawowa, finansowa trafiła pod strzechy.
czyli do szkół średnich, tak? Ja myślę, że pewną szczytną ideą byłoby to, gdybyśmy jakby stworzyli pewną modę na etykę. Nie wiem, jak to należałoby zrobić, jakie działania podjąć, no ale na pewno nie przestawać dyskutować o tym, tak? Bo zdarzyło się tyle złego na rynku, że właściwie nastąpił wysyp pewnego rodzaju debat, tematów związanych z etyką, wprowadzenia do oferty różnego rodzaju produktów, nazwijmy to etycznych. I myślę, że to jest jakby jeden kierunek, czyli pewna moda i związana z tym nagroda, być może wskazywanie palcem nie tylko tych złych, ale również tych dobrych. Natomiast w tej naszej dyskusji mi zabrakło jeszcze właśnie, jakby to zostało przed chwilą właściwie przez dwóch panów powiedziane, roli KNF-u, roli komisji, ponieważ my możemy dużo mówić, dużo spróbować implementować tych rozwiązań, natomiast bez tego kija, który ma KNF, no bardzo trudno będzie to egzekwować. Jednak mimo wszystko, ja nie wierzę, że to przykład Wielkiej Brytanii, który tu był podany, że mimo, że tam jest ten corporate governance, że ten rynek ma naprawdę długą historię, wiadomo, z edukacją też nie jest tam źle finansową, a mimo to następują tam różnego rodzaju afery, różnego rodzaju przestępstwa finansowe. Czyli my nie unikniemy tego, na pewno, znaczy nie będziemy żyć w świecie idealnym, w którym takie rzeczy się nie będą działy. Dlatego nam potrzebny jest strażnik w postaci KNF-u, który no nie będzie się wahał i będzie, no, czy odbierał licencję, czy również karał w mniejszym stopniu za pewne przewinienia. No i my musimy też mieć też zaufanie do komisji, że te kary, one są wymierzane rzeczywiście rychło i no, w sposób taki, no, nazwijmy to uczciwy, tak? Czyli nie ma tam żadnych niedomówień. I myślę, że brakowało mi przez wiele lat właściwie takiej silnej roli komisji na rynku, bo wiele tych patologii, które teraz wybuchły, one się rodziły przez kilkanaście lat. No, przykład ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, to co się tam działo, no to aż trudno uwierzyć, że kilkanaście lat temu KNF właściwie umył ręce, powiedział, róbcie co chcecie, bo to nie jest produkt inwestycyjny i właściwie co się wydarzyło, tak? Te firmy ubezpieczeniowe wyhodowały bardzo nietycznych pośredników, które sprzedawały ich produkty i właściwie ci pośrednicy rozlali się po rynku. Oni, jak przekręcono im śrubę przy UEF-kach, to oni poszli w fundusze inwestycyjne zamknięte. Oni się pojawili przy dystrybucji obligacji korporacyjnych. My właściwie, można powiedzieć, że KNF dopuścił do tego, że taka kasta ludzi, właściwie taka grupa ludzi, przestępców finansowych, można powiedzieć, rozlała się po polskim rynku i oni dalej istnieją. I teraz chodzi o to, żeby przykrócić im trochę tą swobodę działania, zacząć ich kontrolować, wręcz ścigać i być może w ten sposób też trochę ten rynek poprawić. Także moje takie podsumowanie to jest to, że wspieram takie dosyć, można powiedzieć, twarde działania KNF-u, natomiast apeluję o większy rozsądek i przemyślenie, jeśli chodzi o implementację pewnych przepisów, bo właściwie to, co ja też, takie moje doświadczenie z wielu lat jako uczestnika rynku finansowego, że KNF, można powiedzieć, przykręcała śrubę regulowanym instytucjom, natomiast naokoło funkcjonowały właśnie ta szara, czarna strefa, która robiła, co chciała. I właściwie teraz można powiedzieć, że coś się tutaj w tym kierunku zaczęło dziać, natomiast no, jest to przynajmniej kilka lat za późno. Oczywiście edukacja, to nie będę powtarzał. Padło tutaj, że polski rynek kapitałowy ma 30 lat, to jest dopiero 30 lat, bo rynki amerykańskie mają o wiele więcej. Oni już przez to wszystko przechodzili, też borykali się z problemami. To nie jest tak, że tylko dlatego, że dzisiaj Nasdaq jest na historycznym poziomie, to tam wszystko zawsze było tak super. Więc takim trochę moją odpowiedzią na to, w jaki sposób poszerzać też tą edukację, jest pokazywać przykłady z zagranicy, wprowadzać zagraniczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych do Polski, zachęcać ludzi do inwestowania w sposób bardzo zdywersyfikowany, pozbyć się wreszcie tego gigantycznego home bias, którzy mają większość inwestorów i pokazywać, jak to gdzie indziej się dzieje, bo w długim okresie takie etyczne zachowania na rynku kapitałowym prowadzą po prostu do lepszych stóp zwrotu i to jest w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, w związku z czym jeżeli pokażemy, że da się, no to z jednej strony... Przepraszam się, mamy robić, mamy pokazywać,
No ale no, wprowadziliśmy 8 zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych do naszej oferty, zdywersyfikowaliśmy większość portfeli, które są już w tej chwili zainwestowane za granicą, obniżyliśmy opłaty, no jakby powiedziałem chyba podczas tej debaty parę rzeczy, które wprowadziliśmy. Ja jestem przeciwnikiem planu na 2030 rok, trzeba małymi kroczkami do tego dążyć, natomiast zwracam tylko uwagę, że jeżeli przyjeżdża zarządzający z funduszu z Londynu czy z Nowego Jorku i zaczyna opowiadać o stopach zwrotu, o ryzyku i trochę inaczej spogląda na to wszystko, gdzie mamy wielkie departamenty compliance, gdzie zachowują się naprawdę bardzo etycznie, to tylko może pomóc, tak samo jak konkurencja wolna po prostu pomaga. My trochę żyliśmy tak zamknięci przez te wszystkie lata. Wydaje mi się, że oprócz edukacji, która jest oczywiście jak najważniejsza, nie chciałem tego powtarzać, wydaje się, że otwarcie trochę szerszego spektrum inwestycyjnego dla polskiego inwestora, no po prostu może tylko pomóc. Ja myślę, że no tu kilka pomysłów już dzisiaj powiedziałam, co można by było zrobić, jeżeli chodzi o etykę, ale tak naprawdę patrząc z punktu widzenia organizacji, instytucji, w której pracujemy, piętnowanie jak najbardziej, jeżeli już się mleko wylało, jak najbardziej jest potrzebne. Chociaż ja osobiście wolałabym prewencję, żeby do takich sytuacji nie dochodziło i odpowiednio wcześnie jej reakcje, żeby były. Ale rozumiem, że no nie zawsze się da, bo powiem tak patrząc teraz z perspektywy w ogóle postrzegania branży funduszy inwestycyjnych, gdzie mamy co miesiąc, czy tam powiedzmy w krótkich odstępach czasu, kolejne kary, kolejne, to wcale dobrze tak naprawdę nie wygląda, bo tak naprawdę wygląda, że no nic innego nie robimy, tylko po prostu są beznadziejne TFI i co i rusz komisja musi po prostu podejmować tak trudne decyzje. Więc pytanie, czy w ogóle możemy zrobić coś więcej w kwestii prewencji, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń. No i co mogę powiedzieć, szanowni państwo, moim zdaniem tak naprawdę niezmiernie etyka zaczyna się w momencie, kiedy rekrutujemy ludzi do pracy i to jest ważne w ten moment, kiedy decydujemy się z kimś współpracować albo nie. Ja mam takie jedno pytanie, które zawsze zadaję każdej osobie, która przychodzi, gdzie daję i mówię, proszę bardzo, mamy szalę, na jednej części szali jest uczciwość, po drugiej jest lojalność. Co bliskie jest tobie? Osoba, która najdłużej się zastanawiała nad tym, pół godziny, nie była w stanie podjąć decyzji, która tak naprawdę, bo myślenie jej było takie, że no pewnie jako pracodawca to wolę lojalność, ale czy uczciwość? Dopiero jak zadałam pytanie dodatkowe, no dobrze, gdybym obudziła cię w nocy o północy, to co byś powiedziała? Uczciwość, tak? Ale trzeba było tak naprawdę, i to jest mega trudne pytanie, a wydaje się, że jest naprawdę proste. I to jest ważne i ważne też jest, jaki komunikat dajemy do osób, które mają pracować w danej organizacji, że nie ma miejsca właśnie na takie zachowania negatywne, nieetyczne. Jeżeli od początku dajemy tą informację, to też jest większe prawdopodobieństwo, że właściwe osoby zatrudniamy. No tu jest bardzo wiele pomysłów. Ja podtrzymuję jakby wolę stowarzyszenia, włączenia się bardzo aktywnie w proces budowania jakiejś takiej edukacji etycznej, to o czym rozmawialiśmy. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, nim Państwu udzielę głosu za chwilę, że mi się wydaje też, że w warunkach, rozwoju nowych technologii, to wszystko może pójść w bardzo różnym kierunku, czasem nie do końca, nad którym jesteśmy w stanie panować. Nasz nadzorca oczywiście wie, reguluje pewne instytucje, ale jest bardzo wiele, to się dawniej nazywało fałszywe informacje, teraz się nazywa fake news, które mówią o różnych intratnych propozycjach inwestycyjnych. Przeciętny obywatel, on nie rozróżni tego, jak gdzieś jest napisane i ktoś go oszuka, że to, no a co zrobił KNF na przykład, czy co zrobił środowisko, że powiem o tej słynnej reklamie po prostu o strategii inwestycyjnej, za którą, tak bezczelnej już kłamstwie, za którą przyznano Nagrodę Nobla z ekonomii z podaniem osób, które nigdy nie istniały, ich karier zawodowych, zdjęć i tak dalej, i tak dalej. I ludzie w to wierzą. Dlaczego w to wierzą? Cześć. Ludzie lubią słuchać bardzo, i to w tej edukacji też by się przydało, troszkę mówić o błędach behawioralnych. To znaczy tym, że jeśli jest bardzo optymistyczna informacja, lubimy tego słuchać i my też chcemy być bogaci. No ale tak przecież nie jest. No myślę, że zbliżamy się powoli do końca, ale ja bym chciał bardzo, żeby Państwo no, tutaj przyszli i coś też właśnie powiedzieli. Także proszę bardzo, nie wiem, tam chyba do mikrofonu by trzeba było, bo tu jest nagrywane, także... Słuchałem z wielkim zainteresowaniem tej debaty. Uważam, że to jest chyba najbardziej interesująca debata etyczna z cyklu debat etycznych. Słuchając Państwa, miałem taką refleksję, taką otóż, że
Musimy, mówiąc o etyce, powinniśmy jasno sobie uświadomić, o jakiej etyce mówimy. Max Weber na przykład rozróżnia etykę przekonań od etyki odpowiedzialności. Moim zdaniem etyka przekonań to jest etyka, z którą mamy do czynienia w sferze religijnej. W przypadku rynku finansowego, rynku kapitałowego na pewno chodzi o etykę odpowiedzialności. I to, co chciałem powiedzieć, to no to, że tam, gdzie jest odpowiedzialność, musi być transparentność, czyli bez transparentności nie może być odpowiedzialności. Bazując na swoich blisko 20-letnim doświadczeniu w instytucjach, które liczyły sobie około 1000 osób, chciałem powiedzieć, że znałem 9 szefów tych instytucji. Nie będę mówił, jakie to instytucje, ale znałem 9 szefów tych instytucji i moje doświadczenie z tych 20 lat mówi mi, że jaki prezes lub zarząd, taka organizacja. I moje pierwsze doświadczenie było takie, mój pierwszy prezes organizacji, która liczyła sobie 1000 pracowników, codziennie rozmawiał z każdym, znaczy z pracownikami z różnych szczebli, z sekretarką, ze sprzątaczką, z klientami, czyli prezes organizacji, który miał pod sobą 1000 osób, miał czas, żeby pójść do klienta, zapytać się, czy ten klient jest zadowolony z jego usługi, porozmawiać z osobą, która ma bezpośredni kontakt z tym klientem i też zadać jemu pytanie, jak to wygląda. Natomiast różnie to bywało. Czasami ktoś zarządza organizacją stronu gdzieś wysoko, w ogóle jego kontakt ogranicza się do jego bezpośrednich podwładnych i on nie ma wiedzy o tym, co się dzieje na dole. I to, do czego ja zmierzam, to to, że ta transparentność sprawia, że osoby odpowiedzialne za organizację chcą i widzą potrzebę, żeby poznać, co się dzieje na dole. I chciałem zapytać, czy Państwo się z tym zgadzają i co Państwo o tym sądzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No pewnie zgoda jest na to. Tu nie ma co tu dyskutować, tak mi się wydaje, przynajmniej dyskutować. Także dziękuję za ten głos i rzeczywiście to by oznaczało, że w tej edukacji no trzeba iść od góry jednak, niezależnie od edukacji podstawowej finansowej, tak, bo to jest inna sprawa, to jakby mamy dwie różne rzeczy, ale które się później zbiegają. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby coś poradzić nam czy zapytać? Bardzo proszę. Chyba trzeba do mikrofonu, a tam jest mikrofon. Przewodniczącym komisji, która przyznaje licencję do racji. Byłem. Tak. Marca tego roku przewodniczący. No to ja też nie jestem prezesem, ale kiedyś byłem. Tak, panie prezesie, ale znam się z seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów, w których ja wielokrotnie uczestniczyłem i w których również uczestniczyły znamienite osobistości rynku kapitałowego. Ponadto też czytałem pańskie felietony na pańskim blogu, które były poświęcone między innymi aferze GetBack, WGI i jeszcze innym aferom polskiego rynku kapitałowego i też ostatniej częstej zmiany stanowisk na giełdzie papierów wartościowych. W związku z tym mam do pana prezesa pytanie. Jeżeli miałby pan prezes taką suwmiarką etyczną zmierzyć te wszystkie afery, które wydarzyły się w przeciągu okresu transformacji w Polsce, to używając pańskiego sformułowania, którego pan użył w trakcie ostatniej wypowiedzi, czyli naming and shaming, która z tych afer przyniosła najwięcej wstydu polskiemu rynkowi kapitałowemu? To pytanie do pana prezesa i do pana prezesa, byłego przewodniczącego Szyszkiewicza. Poruszył pan w zawodzie doradcy inwestycyjnego i trzeciego etapu na doradcę inwestycyjnego. Jednak ja chciałbym, żeby może pan rozwinął bardzo ciekawy wątek odebrania licencji doradcom inwestycyjnym. Dziękuję. Jeżeli można. Proszę bardzo. Znowu, gdyby popatrzeć na te 30 lat naszego rynku kapitałowego, to wielkich afer było niewiele. Były gdzieś na obrzeżach, bo w sumie warszawska grupa inwestycyjna to był margines rynku.
Na pewno najwięcej wstydu przyniósł rynkowi kapitałowemu GetBack. Nie dlatego, że tam był szalony prezes z ogromnym poczuciem, że chciwość jest dobra. Musimy to myślenie, że chciwość jest dobra, eliminować. No, wymyślił je Iwan Beski i później siedział za to. No nie tylko za to. Ale problem GetBacku polegał na tym, że tam zło tkwiło wszędzie, w zarządzie, w niestarannym nadzorze korporacyjnym, w funduszach inwestycyjnych, które z nimi współpracowały. Jednym słowem, to się rozlewało na rynku kapitałowym takimi falami, jak kamień wrzucony w wodę, rozchodzi się daleko. I to się jeszcze rozchodzi. Tam oczywiście jest zawsze moda w instytucjach finansowych, jak która da plamę, żeby szybko zrobić rebranding. I tak zrobił Trigon. No, dopadła go komisja. I bardzo dobrze. Przechrzty też podlegają karze. GetBack był najgorszym zjawiskiem ze względu na ogromny zasięg zła i nieetycznych postępowań nie tylko w spółce, ale także w jej środowisku. Ja nie chcę wspominać, który bank, który dom maklerski dał rekomendację kupuj bardzo wysoką cenę w momencie, kiedy już sprawa była jasna, że to się rozwaliło. A więc to dotarło dalej, owo zło, niż sobie wyobrażamy. Dziękuję. Jeszcze do afery WGI, bo byłem zaangażowany w nią. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory jeszcze ci ludzie nie zostali ukarani. Sprawy sądowe cały czas się toczą. To jest naprawdę niewiarygodne. Natomiast nie wiem, czy państwo wiecie, że urzędnicy, którzy wykryli tą sprawę, mieli sprawy właśnie założone przez inwestorów jako niedopełnienie obowiązków, etc. Czyli my byliśmy ścigani, prawda, z oskarżeń cywilnych, natomiast ci, którzy dokonali tego przestępstwa, czuli się świetnie, na wolności. To jest paranoja po prostu, paranoja. Oczywiście te sprawy zostały umorzone wszystkie wobec urzędników, urzędu, komisarzy, ale to jest też coś, co było niewiarygodne. Ja nie wiem, czy ja zrozumiałem pana pytanie, czy za etykę zawodową można skreślić doradcę inwestycyjnego z... Moje pytanie, bo były głośne przypadki odebrania licencji doradcy inwestycyjnego. Tak, tak. No były głośne, natomiast proszę zwrócić uwagę, że one tak naprawdę były gdzieś 10 lat temu, natomiast w ostatnim okresie tych przypadków było znacznie mniej. Natomiast jeżeli chodzi o etykę, to za etykę komisja nie może cofnąć licencji, skreślić z listy, tylko za naruszenie przepisów prawa, co jest troszeczkę odwrotną sytuacją, jak przy tworzeniu rynku kapitałowego, bo tam maklerowi, a w pierwszej ustawie to, co mówiłem, można było za etykę, za naruszanie etyki również tą licencję cofnąć. Case'ów nie możemy opowiadać, bo ja zresztą dokładnie ich nie pamiętam, ale to chodziło o twarde naruszanie przepisów prawa. Natomiast ostatnio ja nie pamiętam, żeby komisja cofnęła licencję doradcy. Tutaj jest też jedna istotna kwestia, czy doradca inwestycyjny, czy firma inwestycyjna powinna odpowiadać. I wydaje mi się, że komisja skupiła się bardziej na firmie, a nie personalnie na osobie. Aczkolwiek przypadki zawiadomienia prokuratury, skierowania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa były kierowane i są kierowane najprawdopodobniej wobec również osób posiadających licencję. Jeżeli zostanie stwierdzone prawomocne naruszenie przepisów prawa, wówczas komisja jest zobligowana do cofnięcia licencji, skreślenia takiego doradcy. Dziękuję bardzo. Myślę, że w ten sposób dotarliśmy do końca. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym wspaniałym panelistom. Myślę, że to nie jest koniec. Znaczy na dzisiaj jest to koniec części oficjalnej, jeszcze kuluary zostają, natomiast myślę, że to się teraz nazywa znowu follow-up, tak? Coś powinno być w tym zakresie i mówię ze strony stowarzyszenia, my jesteśmy bardzo zainteresowani też tym i może będziemy coś proponować, jeśli się państwo dołączą, czy dołączymy się do państwa. Także jeszcze raz wielkie dzięki naszym panelistom.